adwokaty sprawy bieżące, zanim oddał głos wszystkim chciałem podpisać. Zarząd podjął cztery uchwały, korzystając z państwa upoważnienia. Dwie w sprawie przedłużenia najmu lokalu mieszkalnego dla mieszkańców ulicy Siemaszki i ulicy Kurzaka. Następnie negatywną opinię dla wózeczki przy ulicy Morzejewskiej oraz pozytywną opinię dla przebudowy, projektu przebudowy chodnika na ulicy Radzikowskiego. Oprócz tego chciałem poinformować, że w ramach faktu, że osiedla Azor zostało wybrane jako jedno z trzech osiedli, które mają być skierowane do rewitalizacji w najnowszej perspektywie finansowej tej unijnej, nazwijmy to. Prawdopodobnie w latach 2018-2019 będą projekty zgłaszane do miasta, jeden duży projekt dla całego osiedla. Żeby dobrze przygotować to osiedle tak naprawdę, bo pozostałe osiedla, które zostały wybrane, nie biorą udziału w tym, to osiedla Azory bierze udział w programie URBA. To jest program unijny również. Bierze URBA? Który... URBA. I dokładnie projekt nazywa się User. Ma na celu tak naprawdę wyłonienie lokalnej grupy wsparcia, która opracuje lokalną strategię dla osiedla, tak aby wykazać słabe strony i sposoby ich rozwiązania. Tutaj na pewno bardzo gorąco zapraszam wszystkich radnych z Azoru. No i liczę też na udział tego spotkania tych grup wsparcia, żeby informować Was. Ja oprócz tego jutro jadę na dwa dni do Warszawy na szkolenie w ramach tego projektu, aby się dowiedzieć, jak fizycznie ma wyglądać ten projekt i do czego, no i co mają mówić mieszkańcom, jak oni tutaj. Ale w skrócie ma to być przygotowanie gruntu do rewitalizacji, do tego projektu, który zajmuje się tylko przestrzenią publiczną, czyli tylko tym, co jest dla wszystkich. No z mojej strony tyle, oddaję głos Państwu, jeśli... Proszę. Tradycyjnie chciałem zaprosić na komisję 4 czerwca 2013, to jest wtorek, 4 czerwca, 16:45 komisja edukacji, o 17:00 sport, 17:15 infrastruktura. 4 czerwca, w dniu sesji. Tak, a sport jeszcze? Infrastruktura. Wszystko wskazuje na to, że będzie. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę. Wczoraj z mieszkańcami odbywało się spotkanie na Azorach. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Jabłonną, to był temat dodatkowego spotkania z mojego prezydenta w spotkanie dotyczyło nie tyle ulicy Jabłonnej, co ulicy Siedmiu, procesu przebudowy, na jakim etapie jest temat i jak się posuwa. I na tym spotkaniu ustaliliśmy, że lepsze rozwiązanie niż ruch kierunkowy na Jabłonnej będzie przecieszać rozwój, a na pewno wtedy wyjść. I stąd dzisiejsza propozycja i uchwała. Dlatego próbujemy to zrobić, ponieważ my możemy wydać na projekt 30 tysięcy, a potem powstanie bezpośrednio naszej mieszkańcy. Jeśli to by się tak potoczyło, to byłoby super. Trzeba być na pewno ostrożnym do tego, bo to nie jest nic pewnego, ale to jest warto podjąć. Proszę o ciszę, jeszcze tak 3 minuty. Szanowni Państwo, wszystkie spotkania z mieszkańcami są na stronie internetowej, są w gazetce. Jesteście Państwo współorganizatorami tych spotkań. I tak naprawdę każdy radny, który chciał być na tych spotkaniach, był. Bo w większości okręgów radni nawet sami pomagali informować mieszkańców. Oczywiście, że było. Informować mieszkańców o spotkaniach. Na każdym drzwiach, w każdej klatki było powieszone zawsze
ogłoszenie informujące o spotkaniu. Jeden, dwa dni, trzy wcześniej przed spotkaniem, w zależności jak się oglądało. W internecie jest. W internecie również. W internecie jest harmonogram i na bieżąco jest czy są jeszcze jakieś... Mariuszy, nie widzę, w związku z tym przechodzimy do tego zajęcia obrad. Szanowni Państwo, zamykam dzisiejszą sesję o godzinie 19:00.